Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Gąsiorowski, a my dziś porozmawiamy o masowych protestach studentów na amerykańskich uczelniach, którzy protestują przeciwko wojnie w Gazie, przeciwko działaniom Izraela w Gazie. I jest ten protest bodajże chyba największy od ponad 50 lat, od czasu protestów przeciwko wojnie w Wietnamie. Protestują nie tylko zwykłe uczelnie, ale studenci 8 najbardziej prestiżowych amerykańskich uniwersytetów, tak zwanej słynnej Ivy League, czyli Ligi Bluszczowej. Ten bluszcz symbolizuje te rośliny, które tak starożytnie po prostu porastają budynki. No to oczywiście jest symbol. Trudno uwierzyć, że w taki spontaniczny ruch, jak to się udało, zadam takie pytanie, kto za tym stoi i czemu ma to służyć i jak to osiągnął, bo to jednak duży sukces przeciwników Izraela. Zawsze się mówiło, że to Izrael jest w stanie takie akcje tworzyć, monitorować. No, jak się okazuje, to nie tylko przeciwko Izraelowi, ale wyłapałem ostatnio fajny artykuł, w którym było napisane, tytuł był Eksplozja masowego chaosu w USA. I składniki na masową eksplozję, na te składniki składały się Izrael i konflikt na Bliskim Wschodzie, tradycyjny antysemityzm, ideologia dżihadu, progresywna administracja USA, niekonserwatywna, wybudzenie się marksistowskich profesorów, chińskie platformy mediów społecznościowych, takich jak TikTok, rosyjskie boty, znudzeni uczniowie, no i zaangażowanie George'a Sorosa oraz katarskie pieniądze. Także mniej więcej to, z czym mamy teraz do czynienia, to jest znowuż iloczyn, nie suma tych wszystkich elementów, które eksplodowały w tym momencie w taki sposób, jak widzimy. George Soros, czy ja dobrze słyszę, słynny miliarder żydowskiego pochodzenia wspiera protesty, które w jakiejś części są wymierzone przeciwko Izraelowi? No, to, że on genetycznie jest Żydem, to wcale nie znaczy, że lubi Izrael i Żydów Izraelu. To jest właśnie taki przykład człowieka, który, a w zasadzie już teraz cała jego rodzina, bo jego syn przejął po nim stery. Tak, za jego pieniądze to wszystko, znaczy nie wszystko, ale większość operacyjnej akcji jest organizowana. Wystarczy popatrzeć, że wszędzie są takie same namioty z tej samej hurtowni. Chorągiewki gdzieś zamawiane. Cała ta logistyka to jest ktoś, kto ma mózg i potrafi wyłapać pewne elementy, no to jest jasne, że to się rzuca w oczy. To nie są inni ludzie, tylko on. Znowuż on, tak jak były te same łodzie motorowe z Afryki, z uciekinierami, prawda, z północnej Afryki do Włoch i do Grecji i tak dalej. Ale on tutaj nie jest głównym problemem, tylko jak gdyby on znowuż się przyłączył do jakiejś możliwości zaistnienia i szerzenia swojej propagandy. Natomiast ciekawą rzeczą, która teraz eksplodowała i mi się wydaje, będzie ten wątek grubo rozwijany, to są katarskie pieniądze. Otóż okazuje się teraz raptem, to co było przecież wiadomo, że tak zwane podarunki dla uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, no bo tak, ta Liga Bluszczowa, z tego co wiadomo już dzisiaj, to dofinansowanie tych grup uczelni waha się od 5 do 50 miliardów dolarów na jedną uczelnię. Najwięcej bierze Harvard, 50 miliardów. W związku z tym musimy sobie zadać pytanie, kto te pieniądze daje. No oczywiście uczniowie płacą czesne, ale okazało się, że grupa takich krajów, które, nie wiem, ideologicznie ma za zadanie rozwój systemu edukacji w Stanach, na przykład Katar, Chiny, Saudyjska Arabia, Emiraty, Kuwait, Rosja, Turcja, Irak, Liban, Pakistan, Wenezuela, Syria i palestyńska autonomia są na liście głównych sponsorów. Przoduje Katar 15 miliardów dolarów, potem są Chińczycy 2 miliardy, Saudyjczycy poniżej 2 miliardów, potem są wszystkie te wymienione kraje,
w ilości od 600 milionów do kilku milionów. I teraz się rodzi pytanie, dlaczego? I te dane, które powiedziałem, to są z amerykańskiego Departamentu Nauki. Czyli setki miliardów dolarów są inwestowane przez państwa wrogie generalnie Zachodowi i Stanom Zjednoczonym w najbardziej elitarny zakątek czy elitarny system nauki przyszłych elit, ludzi, którzy będą rządzić tym krajem i finansami i zbrojeniami. No i tu właśnie wszyscy zaczynają się przyglądać temu Katarowi. Dlaczego on to robi? Od kiedy on to robi? Jaki ma w tym cel? I co z tego w dniu dzisiejszym wynika? No właśnie. Pytanie jest takie, czy oni mieli, czy to jest eksplozja, tak jakby dokładanie do pieca, że w pewnym momencie to musiało jakoś wybuchnąć, czy też to jest kontrola? Tak jak powiedziałeś, że jest jakaś, że ktoś koordynuje te działania. Wskazujesz na Sorosa, który ma doświadczenie, ma tam 90 lat, ale jest to facet, który całkiem jest sprawny. Ja widziałem jakieś wywiady z nim. To nie jest człowiek, który ma jakąś demencję lub jest mocno zniedołężniały. No jest, ma te swoje, te jednak te pieniądze gigantyczne swoje robią. Jest, powiedzmy sobie, wiek na pewno robi swoje, ale mniej niż u innych. I to jest pytanie takie, przepraszam, o funkcję celu. Co oni sobie wyobrażają, że dokonają taką tą rewoltą? Jest jedna rzecz, która mnie tam zszokowała. To oczywiście były z jakiegoś konkretnego nawet kampusu, nawet nie do końca zobaczyłem z którego, ale spora grupa ludzi, która ogłasza konwersję na islam, która jest stosunkowo prosta i modli się tam jako już wyznawcy islamu. No, dla mnie szokujące, no bo każdy, kto mniej więcej wie, czym jest islam, no to jest trochę tak jak, ja mam wrażenie, stado karpi, które właśnie uchwaliło, że będzie dążyć do tego, żeby te święta Bożego Narodzenia były jak najszybciej. No, czy ci studenci nie gdzieś jakby się poczytali, pooglądali trochę kraje arabskie, to umówmy się, Izrael jest jedynym miejscem, gdzie możesz sobie zorganizować, gdzie Arabowie sobie mogą zorganizować jakąś demonstrację po prostu. To tylko w Izraelu mogą podemonstrować. Bo na Bliskim Wschodzie gdzie indziej żadnych demonstracji nie ma. No po prostu natychmiast się to kończy więzieniem, torturami, usuwaniem liderów, protestów. To najlepiej to było widać, to co prawda nie są Arabowie, ale najlepiej to było widać w muzułmańskim kraju, jakim jest Iran, gdzie po prostu brutalnie wieszano publicznie ludzi, których jedynym winą było po prostu uczestniczenie, organizowanie protestów antyrządowych. Więc należy się chyba przyjrzeć temu, co to jest, czy kto stoi za tymi pieniędzmi z Kataru, prawda? Bo no, dla przeciętnego widza czy obserwatora tych wydarzeń, Katar, Polska, Indonezja, Czad, Stany, no to jest jedno miejsce, krzesło, jeden głos w Stanach, w Narodach Zjednoczonych, albo nie wiem, to jest państwo, które jak gdyby ma tą samą wartość sprawczo zarządzającą, podczas kiedy to jest inaczej. Ja bym tu zacytował słowa byłego premiera Kataru w 2022 roku, więc niedawno, on powiedział tak, że płaciliśmy im, dziennikarzom. Niektórzy z nich zostali teraz parlamentarzystami, inni zostali patriotami. Płacilibyśmy dziennikarzom w wielu krajach, płacilibyśmy im co roku. Niektórzy z nich otrzymują pensje, robiły to wszystkie kraje arabskie, jeżeli nie prawie wszystkie, to większość. Więc z tego, z danych, które teraz już wypływają szerokim potokiem, wynika, że co najmniej 100 amerykańskich szkół wyższych i uniwersytetów nielegalnie zataiło informacje na temat około 13 miliardów dolarów w postaci niedokumentowanych darowizn od zagranicznych rządów.
z którymi wiele ma do czynienia, czy ma charakter autokratywny, sprzeczny z doktryną demokracji amerykańskiej. No i oczywiście za pieniędzmi każdy pieniądz ma funkcję celu, czyli to jest rozmiękczanie systemu edukacji, wpływanie na świadomość tych ludzi, którzy są uczeni, wpływanie na dobór nauczycieli, na dobór curriculum vitae i tak dalej. I teraz dlaczego to było możliwe? Tutaj bardzo ostro Departament Stanu się wziął do pracy. Katar umożliwiał uniwersytetom Ivy League twierdzenie, że nie otrzymują żadnych funduszy od państwa Kataru, ponieważ darowizny były przekazywane za pomocą Katarskiej Fundacji na Rzecz Edukacji, Nauki i Rozwoju Społeczności, coś takiego. I to była organizacja non-profit założona w 1995 roku przez emira Kataru. I dzięki temu fundacja mogła identyfikować się jako prywatna, co umożliwiało Katarowi ukrywanie finansowania państwowego. Generalnie trudno to nawet nazwać państwowe, bo w zasadzie właścicielem Kataru jest emir. I w chwili tej, której obserwujemy, Katar przekazuje uniwersytetom w Stanach Zjednoczonych więcej funduszy niż jakikolwiek inny kraj na świecie, albo wszystkie inne razem wzięte. A kwoty te są pomijane w rozliczeniach. I teraz będzie dochodzenie, jak to się stało, dlaczego to się stało i jaki ma w tym celu Katar, że taką gigantyczną sumę pieniędzy sobie po prostu przeznacza w sposób zakulisowy w system edukacji w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, bo szanowni państwo, no nikt nie daje pieniędzy za darmo. To jest inwestycja. Co Katar, no, czy za te pieniądze ktoś po prostu prowadził program nauczania w taki sposób, że dziś tym studentom się po prostu wydaje, że mają wiedzę na temat Bliskiego Wschodu i że protestują w ważnej sprawie? Czy to jest efekt tego programu nauczania, który uzyskano za katarskie pieniądze? Czy to jest uprawniona teza? Więc Katar jest takim dziwnym przypadkiem na Bliskim Wschodzie. Kraju, który, czy inaczej, nie kraju, władcy tego kraju, którym jest rodzina, oni mają misję do spełnienia. To są misjonarze. I sami Arabowie. W 2017 roku Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Egipt przedstawiły Katarowi 13 żądań w 2017. Po pierwsze, zerwać stosunki z Iranem, dwa, zamknąć Al Jazeera, zaprzestanie przyznawania obywatelstwa Katarom, opozycjonistom i tak dalej. Oczywiście Katar nie wykonała ani jednego z tych poleceń, więc wszystkie te kraje zerwały stosunki z Katarem i saudyjskie agencje państwowe oświadczyły, że Katar obejmuje wiele grup terrorystycznych i sekciarzy mających na celu zakłócenie stabilności w regionie, w tym Bractwo Muzułmańskie, ISIS, czyli Państwo Islamskie, Al-Kaidę, Hamas, Hezbollah, Houthis i tak dalej. I stale promuje przesłanie i plany tych grup za pośrednictwem swoich mediów. To jest stwierdzenie Arabów na temat, kim jest Katar. I teraz idźmy dalej. Jak sami Katarczycy o sobie mówią, to nie jest żadna teoria konspiracji, oni są ekstremistyczną jednostką muzułmańskiego bractwa Wahhabi. Teraz jest nowy jakiś element, bo słyszeliśmy o sunnitach, szyitach, a teraz są wahabi. I teraz pod przykrywką nowoczesnego państwa, wahabizm, dla przypomnienia, jest to XVIII-wieczny ruch opowiadający się za powrotem do islamu z VII wieku, w tym zjednoczenia świata muzułmańskiego pod sztandarem dżihadu. Tym dzisiaj jest rodzina, która rządzi Katarem i ich zasobami i pieniędzmi. Oni są misjonarzami dżihadu i wahabizmu. I to jest oficjalna informacja, którą teraz raptem świat zachodni ze zdumieniem odkrywa. Czyli raptem te pieniądze idą po to, żeby ideologicznie zindoktrynować
ludzi, którzy będą w systemie edukacji uczeni za te pieniądze. No, tak samo jak kiedyś Niemcy szerzyli komunizm, prawda? Wzięli teorię Marksa, powielali, drukowali książki, przerzucali Rosjanom, potem przerzucili Lenina. To jest transfer ideologii islamu w wydaniu wahabistycznym już teraz, nie sunnickim. A to można powiedzieć, jakie są cele Kataru, oprócz oczywiście upowszechniania islamu, czy polityczne, o co im chodzi, jaka jest agenda? No bo Przede wszystkim oni mają trzy główne punkty, które realizują. To jest finansowanie organizacji, czynnych organizacji terrorystycznych, które oni określają jako nie terrorystyczne, tylko jako bojowników o sprawę na całym świecie, no i w tym Hamasu, Hezbollah i wszystkich innych. Dwa, to jest próba obalenia wszystkich świeckich reżimów autorytarnych w świecie arabsko-muzułmańskim. I to jest pod pozorem walki z dyktaturami. To miało miejsce w Egipcie. Oni próbowali obalić, że to jest dyktatura i wprowadzenie fundamentalizmu, co im się udało. I gdyby nie to, że Saudyjczycy zapłacili straszne pieniądze, żeby Sisi zrobił przewrót wojskowy, mielibyśmy dzisiaj szariat w Egipcie z fatalnymi skutkami. A trzeci kierunek to jest wykorzystanie ogromnych bogactw ropy naftowej do finansowania ruchów edukacyjnych, społecznych, religijnych, politycznych, sportowych na całym świecie w celu rozszerzenia swoich wpływów i niezliczone programy sponsorskie z zachodnimi uniwersytetami, drużynami sportowymi, wydarzeniami kulturalnymi. To są trzy główne punkty, które oni sami określają jako trzy główne punkty działania. No i teraz pytanie. No, Izrael utrzymuje relacje z Katarem, więc to nie jest tak, że Katar ma taką samą agendę, jaką ma Iran. Co Katar zyska na tych protestach? Bo przecież to nie jest chyba jeszcze tak, że Stany Zjednoczone są na takim etapie chaosu, że są w stanie te protesty coś trwałego zmienić. Raczej tam jest takie podejście zwycięża, jak chociażby deklaracja gubernatora Teksasu, który ogłosił, że miejsce protestujących jest w więzieniach. Kilkaset studentów do tych więzień trafiło, więc tak tam reakcja była raczej taka dość oczywista, że wszelkie formy protestu, które wykraczają poza normalny protest, są kasowane natychmiast. Tam się, mówiąc tak kolokwialnie, nikomu tam ręka nie drży, już nie mówiąc wulgarnie, że tam. Że po prostu, że komuś, no po prostu idą, kasują, wrzucają tych ludzi, no to będą mieli wyroki, będzie to bardzo trudno wymazać z kartotek. Gdzie jest zysk? Ja bym tutaj nie rozpatrywał tego w kategoriach krótkoterminowych. Dlaczego? Dlatego, że w 2019 roku to jest swoisty fundusz majątkowy pod nazwą Qatar Investment Authority i wszystkie inne podległe im podmioty ogłosiły, że zamierzają zainwestować w Stany Zjednoczone 45 miliardów dolarów na inwestycje. Otworzyli biura w Nowym Jorku. Są też priorytety strategiczne Stanów, dlatego że tam się znajduje największa baza lotnicza CENTCOM na Bliskim Wschodzie, w Al-Udaid bodajże. I tam goszczą Katarczycy tysiące żołnierzy. I to służy jako tarcza obronna dla rządzącej rodziny Al-Thani od czasu powstania Kataru w 1996 roku. Więc to jest taki swoisty parasol. Gdyby nie ten parasol, Mossad izraelski dawno już by wykonał kilka akcji w stylu takiej, jakie mieliśmy do czynienia w Damaszku, że kilka pokoi hotelowych by wyleciało z tymi, którzy tam przebywają, a są szefami organizacji terrorystycznych, które otwarcie twierdzą, że zgładzą Izrael. Natomiast dzięki tylko temu, że Amerykanie mają tą taką
jak gdyby neutralno-pozytywną relację. Mają dialogi prowadzone, dialogi strategiczne. Ostatni się odbył to był w Doha, od końcówka 22 i początek 23 roku, jeszcze bardziej wzmocnione partnerstwo strategiczne i gospodarcze. Usunięto przeszkody w inwestycjach i handlu. Dziwna rzecz, Katarczycy ogłosili przez jeszcze jedną swoją agencję, że ich priorytetem jest inwestowanie w porty. Tutaj był polski trop, bo oprócz amerykańskich portów się pojawił jeden w Świnoujściu. Notabene, ten sam system jak gdyby wejścia w temat, bo to są porty, to jest handel oczywiście, ale to są terminale wojsk NATO. I te porty jak się buduje, generalnie na to niepotrzebne są pieniądze, bo każdy bank na takie coś, na taką inwestycję da dowolną ilość pieniędzy, ale to jest w tak zwanym systemie BOT, czyli wybudować, zarządzać i spłacać przez 30 lat. Czyli przez 30 lat mają swój przyczółek, kolonię gospodarczą w inwestycjach wielomiliardowych we wrogich krajach, które chcą indoktrynować, bo cały ich, że tak powiem, ciężar działania to jest działalność misyjna. Tak jak pierwotni chrześcijanie oprowadzili, czy ludzie, którzy się zajmowali krucjatami, tak samo i oni w tym momencie będą mieli i pieniądze, i zyski z danego kraju, i akt własności do inwestycji, która jest strategiczna. Taką metodą oni działają. Czyli co, Katarczycy się do Polski za czasów rządu PiS tak sobie po prostu weszli, niespecjalnie, no to było trochę w gazetach, że takie konsorcja belgijsko, niby katarskie pojawiają się, mają budować. To może to nie jest nic nadzwyczajnego, no. Czy też oni w Polsce też finansują jakieś projekty edukacyjne? Jak to wygląda? W Polsce to w ogóle był przedziwny przykład tego, w jaki oni sposób penetrują i zdobywają rynki i generalnie też generują zyski, oprócz tego, że mają gaz i paliwowe paliwa. To było tak, że kiedyś w 2004 roku bodajże nastąpiła realizacja projektu terminalu kontenerowego. To było DC T, czyli po angielsku Deepwater Container Terminal, czyli terminal głębokiego zanurzenia w Gdańsku. I to było zrealizowane projekt na terenie portu północnego w porcie Gdańskim. I w 2004 roku, pamiętam, była uroczystość w mieście Gdańsk, i tam byli szefowie zarządu Morskiego Portu i inni ludzie oraz projekt. To było 30 hektarów na 30 lat z możliwością przedłużenia przez kolejne lata, zrobienie największej inwestycji bałtyckich portów. I tam się pojawiła grupa z Wielkiej Brytanii, która wygrała ten przetarg, sfinansowała go. Wartość przetargu była 260 milionów euro. I to było wyprowadzenie portu gdańskiego na jednego z głównych operatorów na Morzu Bałtyckim. I teraz co się stało? Ta grupa, która weszła, miała bardzo ciekawych liderów. To był człowiek, którego dziadek, prapradziadek był premierem Wielkiej Brytanii, George Canning. Jego drugi prapraprzodek był generalnym gubernatorem Indii podczas ich buntu i był wicekrólem Indii. Ta rodzina budowała porty w Anglii od pokoleń. On był prezesem Departamentu Handlu Przemysłu w rządzie Wielkiej Brytanii, integrujących wielkie projekty. Za tym poszły duże pieniądze, więc to był bardzo dobry wybór. I oni wybudowali ten port w 22 miesiące zgodnie z projektem, w tym były dwie ciężkie zimy przed terminem. Więc jak później ogłoszono w 2019 roku, że będzie powstawał port drugi, ale w Świnoujściu, ta grupa przystąpiła i była jedynym kandydatem do przetargu. I teraz co się dalej dzieje?
spółka akcyjna Port Szczecin-Świnoujście zajmowała się organizacją przetargu i to był port, który miał być kopią, ale unowocześnioną tego, co było w Gdańsku oraz kopią tego portu, którą Anglicy budowali w Wielkiej Brytanii. Najnowsze technologie na świecie, które miały być zastosowane. Był przetarg numer jeden, w którym były jakieś tam niedociągnięcia, za chwilę numer dwa i znowuż jedynym partnerem była ta firma z Wielkiej Brytanii. I do przetargu numer 3 wprowadzono, aha, i firma z Wielkiej Brytanii dokooptowała jako partnera firmę Deme z Belgii. Firma Deme zajmuje się kopaniem, mówiąc krótko, rowów w oceanie, czyli pogłębianiem oceanów i budowaniem wysp, czyli proste rzeczy na morzu. I ta firma została dokooptowana jako kooperant. I co się dzieje? W przetargu numer 3 porty ogłaszają, że trzeba złożyć wadium w wysokości 1 miliona euro, co nie jest problemem, ale w gotówce. Czasami jak się chce, żeby ktoś nie podszedł do przetargu, daje się warunki nie do spełnienia. Oczywiście Anglicy zaczęli sprawdzać, czy to jest w ogóle zgodne z przepisami, no bo to za czasów Za rządów PiS ogłoszono przetarg, w którym warunkiem uczestnictwa było wręczenie miliona euro w gotówce? Tak. I trwały konsultacje, że nie ma problemu, że pieniądze mogą być przelane. Nie, to ma być w gotówce. No więc poszły pisma do wicepremiera, do ministra od spraw i tak dalej. Ale jakiś dziwny trafem ten, wszyscy byli zdziwieni, ale przetarg szedł dalej. I uwaga, w 2021 roku ogłoszono przetarg. I stwierdzono, że to było w październiku, że trzy firmy zostały zakwalifikowane do finału. Raptem już trzy. Pierwszą to była Agencja Rozwoju Przemysłu SA Warszawa, co miało sens, dlatego że agencja nigdy portu nie wybudowała, ale miała nieograniczone fundusze, którymi mogła dysponować i na przykład wynająć sobie podmiot do budowy portu. Baltic Gateway z Wielkiej Brytanii, czyli ta firma, która wybudowała Gdańsk i przystępowała dwa razy do Świnoujścia. I uwaga, firmę Deme z Belgii, firmę od kopania rowów. Raptem firma się pojawiła od kopania rowów, gotowa wziąć na siebie cały projekt. W życiu nie wybudowali portu, ale nic. I co się okazało za moment, czyli za 10 miesięcy, Agencja Budowy Portu w Świnoujściu ogłosiła, że Anglicy, czyli Baltic Gateway, nie kwalifikują się do projektu, nie spełnili warunków. Czyli mówiąc krótko, odmówili zapłacenia miliona euro w gotówce i że głównym jak gdyby partnerem do budowy będzie firma Deme, która sobie dokooptowała i tutaj się pojawiła firma Q Terminals z Kataru. Raptem przetarg wygrała przez firmę Deme korporacja Q Terminals z Kataru, firma Deme. Jeszcze raz przypominam, firma Deme od 150 lat, jak mają w swoich profilach, kopią, pogłębiają, budują wyspy, co jest na pewno dobrą tradycją, ale nie budowanie najnowocześniejszych portów, gdzie na przykład dźwigi będą przenosiły 4 kontenery, że tam wszystko ma być skomputeryzowane, że w zasadzie ma pracować 10-20 ludzi w zarządzaniu tym całym softwarem i tak dalej. Firma Deme, mając dostęp już do całości koncepcji wypracowanych przez Anglików, jakoś niewiele sobie robiła z groźby procesu o to, że złamali umowę o zachowaniu tajemnicy. Przekazali wszystkie dokumenty do Kataru. No i Katar był głównym jak gdyby partnerem do budowy tego projektu. Teraz jeżeli się przyjrzymy, czym się firma z Kataru zajmuje, no więc jest to Qatar Ports Management Company, czyli management, tak, oraz Qatar Navigation, czyli nawigację.
Zarządzają tym portem w Katarze, owszem, zarządzają usługami, wynajmem samochodów, restauracje, hamburgery, wszystkim innym, tylko w życiu nie wybudowali ani jednego portu, nie mają z tym żadnego związku. No ale jak to się mówi, jak ktoś ma pieniądze, no to może sobie wynająć najlepszych na świecie. Tylko problem jest tego typu, dlaczego firma z Kataru ma wybudować terminal, który ma być terminalem z certyfikatami NATO, przez który ma przepływać całe uzbrojenie, załóżmy sobie, obronne dla Polski i NATO w kontekście konfliktu z Rosją w tym momencie. Podczas kiedy na budowę takiego typu projektu banki jak Santander i inne dają z automatu 50%, bo ta inwestycja zwraca się między 5 a 6 lat, a firma, agencja polska, która sama mogłaby to sfinansować, gdyby była właścicielem, do końca istnienia tego portu wszystkie pieniądze i zyski szłyby do kieszeni polskich podatników, a w tym momencie będą szły do Kataru. I tu jest właśnie przykład na to, jak w taki sposób dyskretny można później w mediach przeczytać, belgijsko-katarska grupa wygrała przetarg. To, że jakaś firma jest z Belgii, okej, to, że jest z Kataru, okej, ale tak jak mówię, nie miały nic wspólnego z budowaniem jakiegokolwiek portu na świecie. Pieniądze i tak przyszły z innych banków, bo banki inwestycyjne dają pieniądze. I tu się obawiam, że to mogą być pieniądze chińskie albo jeszcze innego pochodzenia, ale na pewno nie z banków zachodnich. No i tak to wygląda z tym portem w Świnoujściu. Czyli mamy tak naprawdę Katar, mały Katar, który to 2,5 miliona ludności, dość zamożny. To są te, ale główna zamożność Kataru płynie z paliw kopalnianych. Pytanie jest takie, no bo nadchodzi rewolucja, wszyscy się spodziewają, że w najbliższych dekadach ludzie mogą po prostu odejść od tych paliw. Czy w ogóle czy takie państwa jak Katar mają jakiś plan awaryjny, z czego oni będą żyli? No bo tutaj taką lekką ręką wydają miliardy dolarów na to, żeby kupować poparcie, i nagle przecież może im ten poziom życia no, gigantycznie zjechać. Więc tak, jeżeli chodzi o Katar i o ich inwestycje, więc to jest lobbowanie, to jest inwestowanie w naukę, to jest inwestowanie w wysoko przetworzone technologie, w których przebicie jest zawsze jak jeden do 100, jeden zainwestowany dolar przynosi 100 później. Inwestowanie w przyjmowanie portów. Porty zawsze będą istnieć i funkcjonować. Znaczy, nie tylko zawsze, ale będą się rozwijać. To jest inwestowanie przede wszystkim w strefę wpływu. Dlatego, że inwestując w elitarne systemy nauki w Stanach, gdzie no, 60% elit, czyli rząd, czyli banki, czyli wielki przemysł, to są właśnie znaczy absolwenci tych uczelni. Jeżeli oni tam inwestują te pieniądze i tam się już no, wdraża islam w bardzo miękkiej albo też i twardej wersji oraz przeciwdziała jak gdyby tej judeochrześcijańskiej ideologii, która no, w sumie w Stanach istnieje od ich założenia, to w tym momencie to jest osiągnięcie celu, bo to jest przejęcie już nie tylko stref wpływu w biznesie, ale to jest przejęcie całych krajów. I to są Stany. To samo się dzieje w Europie. Te same mechanizmy będą się dziać w każdym kraju europejskim. I potem się wszyscy będą zastanawiać, o co tak naprawdę chodzi. Ale to nie chodzi o to, co wykrzykują czasami nieświadomi tego, w czym biorą udział studenci, bo jak się okazało, jak się zrobiło z nimi wywiady, co to jest intifada, dlaczego tu są, to większość nie miała pojęcia. Po prostu jest to taki trochę owczy pęd. To nie jest coś, co jest organizowane i ktoś tam wie, no oprócz tego, że Palestyna musi być wolna i trzeba skończyć wojnę i no już teraz się mówi, blokuje się dojścia żydowskim studentom i nauczycielom na uczelnię. Oni płacą, chcą wejść, jest blokada, czyli to jest powtórka z roku 34 w Niemczech. I oczywiście nikt się pod tym nie podpisuje, że właśnie o to chodzi,
Ale to jest ta eksplozja chaosu w Stanach. To jest socjologiczno-demograficzna dezorganizacja życia i destabilizacja kraju od środka. I w tym momencie oni będą inwestować te nadwyżki pieniądza, za które każdy z nas jako użytkownik tych paliw, no bo jest wojna z Rosją, tak? Bierzemy gaz z Kataru i Polacy płacą, Europa płaci. I tymi pieniędzmi oni inwestują w ideologię, w destabilizację, w osiągnięcie swoich celów. Czyli krótko mówiąc, jest jak u Lenina. Kapitaliści dają na sznurek, na którym się ich powiesi. A w czyim interesie będzie ta zadyma, jeżeli chodzi, no bo w Stanach Zjednoczonych krótkoterminowo mamy za jakieś 7 miesięcy wybory prezydenckie, które zdecydują o tym, w którą stronę pójdą Stany. Jeżeli wygra Trump, no to można się spodziewać, że niektórzy mówią nawet, że USA mogą opuścić NATO. No, pytanie, na czyją rękę, czy kto może zyskać na tego typu chaosie, na tego typu masowych protestach? Czy to w ogóle się jakoś wpisuje w tą kampanię wyborczą? Czy to po prostu jest, czy to jest kompletnie bez znaczenia dla wyścigu pomiędzy Bidenem a Trumpem? Nie, to akurat w tej kampanii przedwyborczej to nie służy ani jednemu, ani drugiemu kandydatowi. Ja przypomnę sobie, tuż przed ostatnimi wyborami, czyli 4 lata temu, był tak zwany, no pamiętamy, że płonęła cała Ameryka, Black Lives Matter, dlatego że jeden z aresztowanych pochodzenia afrykańskiego umarł, jak to no, wiemy, nie mógł oddychać i umarł. I wtedy się wszystko zapaliło, wszędzie były palone sklepy, całe miasta, Black Lives Matter. Czy dzisiaj ktoś o tym pamięta? Czy dzisiaj jest jakakolwiek jedna demonstracja na ten temat? Nie ma. To było wtedy potrzebne i wtedy znowuż był George Soros, znowuż były pieniądze z Kataru, których nikt nie zauważył, bo to jest tak fajnie po prostu sobie kupić wpływy, porozdawać stypendia, a potem jeden przyjdzie, który wie i kochani, no coś z tym trzeba zrobić, trzeba wyjść na ulicę, trzeba po prostu no, odreagować się. I jak to zawsze w tego typu publicznych manifestacjach jest, że idzie 10 tysięcy ludzi, którzy nawet na początku są pokojowo nastawieni, mamy z wózkami, ale jest grupa doskonale przeszkolonych bojowników, wieców publicznych z przodu i z tyłu, odrzucania butelek krzesłami. Oni są zsynchronizowani, zorganizowani. To jest w ogóle cały system i logistyka, jak zawładnąć tłumem, który nawet nie ma pojęcia o tym, że będzie za chwilę zawładnięty przez kogoś innego. I się rzeczy dzieją. Także to ja bym na razie się tym jakoś tak nie przejmował i przyglądał. Tu mi się przypomniał jeszcze jeden wątek a propos tego portu w Świnoujściu i strefy wpływów, tak? Podczas jak gdyby przystępowania do przetargu jakaś grupa, nazwijmy to dobrze poinformowanych ludzi, poinformowała lobbystów ze strony Anglików, że jest mały problem w tym Świnoujściu. Otóż przy wejściu do portu w okolicy planowanej lokalizacji projektu znajdują się niezutylizowane odpady jonizacyjne działające na bazie izotopu irydu z lat 1977-83, czytaj materiał radioaktywny, które figurowały w ewidencji Polskiej Agencji Atomistyki jako zaginione na przełomie 91-93. Czyli w ewidencji agencji było to, że takie dokumenty i mapy były, ale już ich nie było. No i ta informacja, ponieważ jest dosyć istotną, no bo załóżmy oni tam ten port robią, pogłębiają, a są w ilości, to było 2 kontenerów, czyli mówiąc krótko 80 ton jakichś dziwnych odpadów, które tam sobie leżą, no to wydawało się wszystkim, że to jest bardzo istotny element informacyjny. Ta informacja została przekazana w sposób nieformalny przez służby odpowiednim organom w Polsce. Finał był taki, że podjęto decyzję, że
Ten port nie będzie kosztował tak jak na początku 460. A, przepraszam. Najpierw zablokowano całą strefę w Świnoujściu i zaczęto czegoś tam szukać. Ale tak to się dzieje z tymi odpadami na dnie morza, czy to jest i sprzed I wojny światowej, i z II wojny światowej, jeszcze wcześniej cała kupa złomu. No i nie znaleziono tego, czego szukano. No i wymyślono, że zamiast wprowadzić do tego przetargu już tych Anglików, niech ten port budują i wniosą te mapy, jak w aportem, to stwierdzono, że podwyższają budżet chyba o 1 mld zł, żeby przekopać to wszystko i oczyścić. I oczywiście kto będzie te pieniądze kasował? Firma Deme, bo oni są od kopania rowów, prawda, pod wodą. Tak to wszystko wygląda w tym świecie biznesu, makroekonomii. Czyli teraz i tak zwanych... krótko mówiąc, Katarczycy wygryzają Żydów i będą wszystkim kręcić, tak? Nie. Katarczycy są oportunistami, oni mają planowanie długoterminowe obliczone na 50 lat. Ten projekt podbicia świata to jest na 50 lat, to nie jest szybki proces. To, że im się taka okazja trafiła, jak wojna na Bliskim Wschodzie, jak konflikt, w którym giną ludzie, który można nagłosić, można spowodować zburzenie, nie powiedzieć wszystkiego do końca, no to rzeczywiście, że to im się udało, ale nie na długo, bo ten konflikt się lada moment skończy. Ale to, co oni robią i te ich pieniądze, które inwestują, zostały w sposób po prostu dziwny wyeksponowane. I mi się wydaje, że oni mają w tym momencie podwójnego pecha. Po pierwsze, nadziali się na lobby żydowskie, które może nawet nie jest proizraelskie, bo większość Żydów w Stanach to są prodemokratyczni Żydzi. To jest już tak było, tak zawsze było, jest i będzie. I raptem ci Żydzi widzą, że na uczelniach najbardziej elitarnych, gdzie ich dzieci i wnuki za ciężkie pieniądze próbują się kształcić, nie wolno im wejść, bo jacyś zamaskowani ludzie mówią Żydom wstęp zabroniony. No tutaj już Biden stracił co najmniej 50% wyborców w tej strefie, a tu już nie chodzi o ich głosy, ale o ich wpływy i pieniądze. To dokładnie, jest raz. Chciałem powiedzieć, że o kasę chodzi. Ale dwa, to jeszcze nikt głośno nie powiedział, ale oni zadarli z globalistami typu Klaus Schwab i spółka, nasi ulubieńcy. No bo wszystko, co jest typu światowy szariat, wahabizm, wszyscy, którzy chodzą z tęczowymi flagami, no to trzeba im obciąć głowę na placu. To raczej nie jest w myśl synergii ideologii globalistów. Czyli mówisz, że tak naprawdę, że po prostu projekt, że te drobne sukcesy, które odnieśli, tak naprawdę będą takim powodem, dla którym im się to wszystko zawali, ponieważ wszyscy nagle skierowali na nich oczy i było, no hola, panowie, ale co wy tutaj wyrabiacie? No, jak już wspomniałem, w 2017 wszystkie kraje arabskie powiedziały nie. Okej, ale Amerykanie mówią, nie, to będzie dobrze. Teraz raptem lobby żydowskie w Stanach, które nie jest prorepublikańskie, powie, no takie coś nam tu nie odpowiada, skoro już wiemy, gdzie jest problem, a problemem są pieniądze, a pieniądze pochodzą od jednej rodziny, no to jak przyjdzie Trump, to ja tak, no może nie to, że słyszałem coś na ten temat, ale jakby powiedział, to ja przenoszę te wszystkie bazy w ciągu miesiąca z jednego kraju do drugiego, z mniej zaprzyjaźnionego do bardziej zaprzyjaźnionego, no bo tak on myśli, tak on rozumuje, prawda? Rozmawialiśmy o tym, co powiedział do szefa NATO w Europie, który tam, no jak byli w Niemczech, że no fajnie, że my was bronimy, dajemy broń, ale wy handlujecie z Rosjanami, przed którymi my was powinniśmy bronić. Więc to jest prosta metoda myślenia i będzie się trochę działo ciekawych rzeczy, o których wcześniej Katarczycy nawet nie przypuszczali, że no, mogą się zadziać. A to, że ich wzmacniają załóżmy Chińczycy, czy Iran, czy Rosjanie, to im tutaj w tym konflikcie za dużo nie pomoże. Szanowni Państwo, to jest tak wzlot i upadek Kataru, tak? Szanowni Państwo, że o ich planach się dowiedzieli za szybko, na zbyt wczesnym etapie i teraz nastąpi
Teraz dostaną rachunek. Szanowni Państwo, a ja tylko polecę na koniec historię na weekend. W dobrych kioskach, w dobrych empikach polska marionetka Hitlera. To jest o byłym premierze Rzeczpospolitej, który dogadywał się z Niemcami, ale zanim się zdążył dogadać, to mu się zmarło. Dostał też zaoczny wyrok śmierci Leon Kozłowski. Tutaj kulisy tej takiej nie do końca skutecznej zdrady, a także dwa moje materiały. Jeden o uchodźcach masowego rażenia, o tym, że imigranci to była broń używana regularnie w XX wieku. To nie jest to, co się dzieje teraz ostatnio, to nie jest nic nowego, to już przerabiano od połowy XX wieku w sposób masowy. I także historia inflacji od czasów Piastu do XX wieku, czyli o tym, w jaki sposób okrada się ludzi przy pomocy inflacji. Już tylko, że wcześniej to było przy tłoczeniu pieniądza, a teraz jest przy drukowaniu papierków, kreowaniu zapisów cyfrowych, na które po prostu nie ma pokrycia. A ja Państwu i gościowi mówię do zobaczenia.